Cześć, tu MacGuffin. Nawet profesorowie nie mogli rozwiązać tego równania. Zwykły woźny poradził sobie z nim w kilka minut. Dzisiaj będziemy oglądać film zatytułowany Buntownik z wyboru, który miał premierę w 1997 roku. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Historia rozpoczyna się w Instytucie Technologicznym w Massachusetts. Profesor Gerald Lambeau prowadzi matematykę ze swoją klasą. Pod koniec wykładu mówi swoim absolwentom, że napisze bardzo trudny problem matematyczny na tablicy po zajęciach. A kto je rozwiąże? Tego nazwisko pojawi się w czasopiśmie Meet Tech. Dalej zachęca swoich uczniów, mówiąc, że wśród poprzednich, którzy rozwiązali to pytanie, byli najlepsi matematycy. Biorąc pod uwagę trudność tego pytania, profesor Gerald daje im czas do końca semestru na jego rozwiązanie. Wykład się kończy, a potem widzimy Willa Huntinga, woźnego na MIT, który przygląda się równaniu napisanemu przez profesora Geralda. Will później idzie do domu i próbuje rozwiązać równanie na lustrze w łazience. Następnego dnia, jako jedyny w korytarzu, bierze kredę i pisze odpowiedź na zadanie, które profesor Gerald przygotował dla swoich uczniów. Poza pracą Will spędza czas na piciu i spotykaniu się z przyjaciółmi, Chuckiem, Billym i Morganem. Pewnego dnia, oglądając dziecięcy mecz baseballowy, Will zauważa faceta, który go zastraszał w szkole. Później wraz z kolegami podchodzi do tego gościa i wszczyna bójkę. Ostatecznie Will pokonuje swojego prześladowcę, bijąc go bezlitośnie. Jego przyjaciele zatrzymują go, a gdy interweniuje policja, lecz Will atakuje policjanta, przez co zostaje aresztowany. Profesor Gerald natomiast zostaje poinformowany przez swoich uczniów, że problem matematyczny został rozwiązany. Natychmiast idzie sprawdzić i widzi, że ktoś naprawdę rozwiązał jego zadanie. Pyta niektórych swoich uczniów, czy to oni rozwiązali problem, ale jest zdezorientowany, gdy żaden z jego uczniów nie potwierdza, kto faktycznie rozwiązał pytanie. Na następnych zajęciach sala jest wypełniona, ponieważ wszyscy chcą wiedzieć, kim naprawdę jest tajemniczy geniusz matematyki. Profesor Gerald wzywa tę osobę do zgłoszenia się i odebrania nagrody. Cała klasa wpatruje się w siebie, czekając, aż ktoś wystąpi do przodu. Ponieważ nikt się nie przyznaje, że rozwiązał problem, profesor Gerald mówi swoim studentom, że ma kolejne równanie, na które potrzebował 2 lata, aby dojść do rozwiązania. Nie wiedząc, kim jest anonimowy geniusz matematyczny, profesor Gerald rzucił wyzwanie. W tym samym czasie Will wychodzi z aresztu i niemal natychmiast przystępuje do rozwiązania problemu. Dokładnie w tym momencie profesor Gerald wychodzi ze swojego gabinetu i widzi, jak Will pisze na tablicy. Próbuje skonfrontować się z Willem, myśląc, że ten po prostu maluje na tablicy. Widząc zbliżającego się do niego profesora, Will ucieka. Dopiero później profesor Gerald wraca i widzi, że Will rozwiązał problem, który zajął mu 2 lata. Teraz wie, kim naprawdę jest tajemniczy geniusz matematyki. Po pracy Will spotyka się z przyjaciółmi i idzie do baru na drinka. Widząc kilka pięknych pań, Chucky podchodzi do nich i zaczyna flirtować, aby zaimponować dziewczynom. Chucky kłamie, że chodzi z nimi do tej samej klasy. W tym momencie przerywa mu mężczyzna i pyta, o jaką klasę konkretnie chodzi. No a co Chucky odpowiada? Historia. Mężczyzna chodzi do tej samej klasy co dziewczyny, więc wie, że Chucky kłamie. Próbuje zawstydzić Chuckiego, pytając go o przemyślenia na tematy historyczne. Nie będąc studentem historii, Chucky milczy, więc Will wkracza do swojego przyjaciela i rozpoczyna dyskusję od przedstawienia faktów i własnych myśli. Mężczyzna coś kontruje, ale Will przerywa mu i kończy całe zdanie, po czym wzywa go do wyrecytowania słowa po słowie fragmentu książki. Will naśmiewa się z faceta, że wydał $1000 na edukację, którą on dostał za darmo w publicznej bibliotece. Zawstydzony przez Willa mężczyzna odchodzi. Później jedna z dziewczyn o imieniu Skylar przychodzi do Willa i podaje mu swój numer telefonu. Pod wrażeniem wcześniejszego pokazu inteligencji Willa, Skylar prosi go, aby do niej zadzwonił, aby mogli w przyszłości wyjść na drinka. Will później pokazuje ten numer facetowi, który próbował zgrywać mądrale. Tymczasem profesor Gerald szuka woźnego, który rozwiązał jego złożone problemy matematyczne. Po zapytaniu kilku osób w końcu otrzymuje dane kontaktowe Willa. Pojawia się na rozprawie sądowej Willa w sprawie napaści na funkcjonariusza policji. Will broni się w tej sprawie, ale sędzia mówi mu, że miał wiele wcześniejszych przypadków drobnych kradzieży i napaści. Sędzia mówi, że nie może przymykać oka na wszystko, co robi i daje mu karę więzienia za kaucją w wysokości $50,000. Po tym Will trafia do więzienia, gdzie spotyka profesora Geralda, który ma dla niego propozycję. Mówi Willowi, że rozmawiał z sędzią, który jest gotów go ułaskawić, ale Will musi zgodzić się na 2 rzeczy. Pierwszym warunkiem jest to, że Will będzie uczęszczać na zajęcia z matematyki profesora Geralda, a drugim, że musi skorzystać z pomocy terapeutycznej. Will wyśmiewa pomysł spotkań z terapeutą. Aby jednak uniknąć więzienia,
Nie ma innego wyjścia, jak tylko zgodzić się na wszystkie warunki, które przed nim postawiono. Wkrótce zaczyna uczęszczać na lekcje matematyki z profesorem Gerardem, który jest zdumiony i dumny z inteligencji Willa. Następnie musi spotkać się z terapeutą. Jednak niezależnie od tego, ilu odwiedza, Will nie chce się otworzyć, a nawet naśmiewa się z nich. Czyta ich książki wieczór wcześniej i kpi z nich podczas wizyt. W ostateczności profesor Gerald zwraca się o pomoc do swojego dawnego przyjaciela, Jana Maguire'a, który obecnie uczy psychologii w lokalnym koledżu. Sean początkowo mówi, że nie ma na to czasu, ale profesor Gerald upiera się, że powinien pomóc Willowi, mówiąc, że jest geniuszem, a terapia może pomóc Willowi osiągnąć to, co najlepsze w jego życiu. Sean w końcu się zgadza i spotyka się z Willem. Podczas pierwszej sesji terapeutycznej Sean prosi profesora Geralda i jego asystenta o opuszczenie pokoju. Podobnie jak jego poprzedni terapeuci, Will zaczyna wyśmiewać się z kolekcji książek Seana. Sean wie, że to mechanizm obronny Willa i że celowo próbuje go wkurzyć, więc Sean zachowuje spokój i angażuje się w normalną rozmowę z Willem, nie pytając o jego życie. Następnie Will zauważa obraz namalowany przez samego Seana. Patrząc na obraz i cytując kilka książek o sztuce, Will przyjmuje kilka fałszywych założeń na temat życia Seana. Sean po raz kolejny nie reaguje na obelgi Willa, ale kiedy przywołuje jego żonę w rozmowie, Sean trochę się irytuje. Will zdaje sobie sprawę, że słabym punktem Seana jest jego żona, więc ciągle ją wspomina. Pyta, czy żona Seana go zdradzała. Sean całkowicie traci rozum i chwyta Willa za gardło. Ostrzega Willa, aby nigdy nie lekceważył jego żony. Właśnie wtedy Will mówi Seanowi, że sesja się skończyła. Sean puszcza go, a Will wychodzi wierząc, że po raz kolejny udało mu się złamać terapeutę. Widząc nastrój Seana, profesor Gerald wierzy, że nie zgodzi się na więcej sesji z Willem. Jednak ku zdziwieniu Sean prosi o kontynuowanie sesji z Willem od przyszłego tygodnia. Po konsultacji Will idzie na randkę ze Skylar. Na ich randce Will dowiaduje się, że Skylar pochodzi z bardzo bogatej rodziny i studiuje na Harvardzie. Oboje szybko łapią kontakt i cieszą się swoim towarzystwem. Na zakończeniu wieczoru ich pierwszej randki wymieniają ze sobą nawet pocałunek. Will pojawia się w przyszłym tygodniu w biurze Seana, który każe mu wyjść z nim na zewnątrz. Sean zabiera Willa do parku i rozmawia z nim. Mówi Willowi, że dużo myślał o tym, co powiedział mu na temat jego obrazu i że po czasie zdał sobie sprawę, że Will to tylko dzieciak, który nie wie, o czym mówi. Sean mówi Willowi, że tak jak nie może snuć domysłów na temat czyjegoś życia, czytając kilka książek o sztuce, on nie może mówić o problemach Willa, mając po prostu dyplom z psychologii. Sean mówi, że rozumie, że Will nie chce mówić, bo boi się tego, co powie, ale w pewnym momencie będzie musiał zacząć mówić, bo inaczej nigdy nie doświadczy tego, co najlepsze w jego życiu. Will wraca do swojej rzeczywistości, w której jego przyjaciel Chucky odbiera go i zawozi do pracy na budowie. Dzwoni do Skylar, ale boi się z nią rozmawiać. Podczas trzeciej sesji terapeutycznej z Seanem Will nie odzywa się ani słowem. Podobnie jak Sean, po prostu milczą przez całą godzinę. Czwarta sesja zaczyna się w podobny sposób. Will nie mówi ani słowa, ale potem z nudów Will opowiada Seanowi dowcip. Wykorzystując to jako okazję, Sean pyta, czy ma dziewczynę. Will opowiada mu o Skylar i o tym, że nie kontaktował się z nią od czasu ich pierwszej randki. Sean pyta dlaczego, a Will odpowiada, że uważa, że Skylar jest dla niego zbyt dobra, a jeśli nadal będzie z nią rozmawiał, wszystko zrujnuje. Sean mówi mu, że nigdy nie jest zbyt dobry ani doskonały. Każdy ma wady, ale najważniejsze jest to, czy ta osoba jest dla ciebie idealna, czy też nie. Aby wiadomość była bardziej jasna dla Willa, Sean opowiada mu o tym, jak jego żona, najpiękniejsza osoba, jaką kiedykolwiek widział i w której się zakochał, puszczała bąki we śnie. To zmienia całą atmosferę wewnątrz pomieszczenia. Will i Sean zaczynają się śmiać w niekontrolowany sposób. W tym momencie zbliżają się do siebie, a Will zaczyna się czuć komfortowo w towarzystwie Seana. Sesja kończy się, gdy Sean radzi Willowi, aby nie myślał, że Skylar jest dla niego za dobra. Powinien raczej spytać, czy będą razem szczęśliwi. Will jest tak skoncentrowany na tym, co powiedział Sean, że trzeba mu przypomnieć, że ich sesja się skończyła. Zachęcony słowami Seana, Will udaje się do akademika Skylar i ponownie zaprasza ją na randkę. Skylar mówi, że chce się z nim umówić, ale ma do rozwiązania bardzo złożony problem, który może zająć jej godziny, a nawet dni. Will nie może się już doczekać, kiedy ją zobaczy, więc rozwiązuje problem na serwetce i przekazuje jej rozwiązanie. Nie mając się czym martwić, Skylar i Will wybierają się na drugą randkę. Skylar pyta Willa o jego rodziny, a Will okłamuje ją, że ma 12 braci. Skylar prosi Willa, aby powiedział jej imiona każdego z jego braci, a Will odpowiada 12 losowymi imionami w sekwencji. Wątpiąc, czy Will mówi prawdę, Skylar prosi go, by powtórzył wszystko. Posiadając umysł geniusza, Will powtarza imiona we właściwej kolejności. Na kolejnej sesji terapeutycznej pyta, czy Sean kiedykolwiek żałował poznania swojej żony.
biorąc pod uwagę, że po jej śmierci musiał sobie poradzić z cierpieniem. Aby odpowiedzieć na jego pytanie, Sean opowiada mu historię o tym, jak poznał swoją żonę. Mówi, że po raz pierwszy zobaczył ją, gdy czekał w kolejce z przyjaciółmi po bilety na kultowy mecz baseballowy. Will jest podekscytowany, myśląc, że Sean oglądał ten mecz na żywo, na widowni, a nie w telewizji. Pytał różne momenty, a Sean opisuje wszystko, co wydarzyło się w tej grze. Ale pod tym Sean wyjawia, że oglądał mecz w telewizji, ponieważ zostawił przyjaciół, aby pójść na randkę z dziewczyną, którą właśnie poznał. Dziewczyna, która okaże się jego żoną. Will po prostu nie może uwierzyć, że Sean zrezygnował z historycznej gry, tylko po to, by spędzić trochę czasu z dziewczyną. Wracając do pytania Willa, Sean odpowiada, że nigdy nie żałował, że nie oglądał tego meczu na żywo na widowni i na pewno nie żałuje spotkania z żoną i posiadania jej w swoim życiu, mimo że trwało to tylko kilka lat. Będąc razem z Skylar, prosi Willa, aby przedstawił ją swoim przyjaciołom i rodzinie. Will nadal okłamuje ją na temat swojego życia, ale niechętnie zgadza się przedstawić ją swoim przyjaciołom. Skylar i Will i jego przyjaciele spotykają się w barze i wygląda na to, że dziewczyna lubi znajomych geniusza. Przyjemnie spędza z nimi czas, a także opowiada kilka dowcipów, które rozśmieszają wszystkich. Tymczasem profesor Gerald pyta Shona o postępy Willa. Sean odpowiada, że Will powoli zaczął się otwierać, ale będzie potrzebował więcej czasu, zanim poczuje się całkowicie komfortowo, by mówić o swoim życiu i dlaczego boi się komukolwiek ufać. Profesor Gerald ujawnia, że załatwił dla Willa rozmowy kwalifikacyjne w najlepszych instytutach matematycznych, a gdy jego problemy psychiczne znikną, nic nie powstrzyma go przed wyrobieniem sobie nazwiska w dziedzinie matematyki. Sean protestuje, mówi, że to nie oni powinni podejmować decyzje życiowe za Willa i powinni wspierać go w tym, co chce robić. Ale profesor Gerald jest nieugięty, nie pozwoli, by talent Willa się zmarnował. Jednak Will nie chce dostać takiej pracy, więc wysyła swojego przyjaciela Chuckiego na rozmowę kwalifikacyjną zamiast siebie. Pewnej nocy, rozmawiając o swoim życiu, Skylar prosi Willa, aby przeprowadził się z nią do Kalifornii. Słysząc, czego chce Skylar, Will wpada w panikę i mówi, że nie może się z nią wyprowadzić. Skylar pyta, dlaczego boi się zobowiązać i dlaczego nigdy nie mówi jej prawdy. Wspomina, jak Will okłamał ją, że ma 12 braci. Po tym, jak został nazwany kłamcą, Will całkowicie traci panowanie. Mówi jej, że był sierotą i spędził większość swojego życia przeprowadzając się z jednego rodzica zastępczego do drugiego. Następnie opowiada jej, jak był maltretowany i bity przez swojego przybranego ojca. Skylar zaczyna płakać i mówi Willowi, że chce być z nim i mu pomóc, ale Will odpycha ją, mówiąc, że nie potrzebuje niczyjej pomocy. Staje się jasne, że Will boi się porzucenia. Wierzy, że każdy, kogo kocha, odejdzie z jego życia. Skylar płacze, ponieważ naprawdę go kocha i nie opuści go. Ale Will kłamie, że jej nie kocha i wychodzi, zostawiając Skylar, by płakała sama w swoim pokoju. Po namowach profesora Geralda, Will zgadza się iść na rozmowę o pracę. Will pojawia się na rozmowie kwalifikacyjnej, ale nie stara się o posadę. Podczas sesji terapeutycznej z Seanem zostaje zapytany, komu ufa najbardziej w życiu. Will odpowiada, że Chuckiemu. Sean mówi, że rozumie, że Chucky odda życie za Willa, ale nie rozumie jego prawdziwych uczuć. Sean pyta, jak planuje zarabiać na życie. Will odpowiada, że do końca życia będzie pracował jako robotnik budowlany w Bostonie. Sean zarzuca Willowi, że boi się opuścić swoją przestrzeń komfortu i że powstrzyma go to od życia najlepszym życiem. Sean nie zmusza go do podjęcia pracy, którą zaplanował dla niego profesor Gerald, ale pyta Willa, co tak naprawdę chce robić. Will odpowiada, że chce być pasterzem. Wiedząc, że Will nie mówi poważnie, Sean prosi go o opuszczenie biura. Mówi, że nie chce tracić czasu, jeśli Will planuje nie być szczery. Will wpada w złość i zaczyna krzyczeć na Seana, który po raz kolejny pyta go, co chce robić w życiu. Will milczy i nie odpowiada, więc Sean każe mu odejść. Przed wyjazdem Skylar do Kalifornii, Will dzwoni do niej, żeby się pożegnać. Skylar w nadziei na powrót do Willa mówi mu, że go kocha. Will uśmiecha się, ale nie ma odwagi, żeby to odwzajemnić. Bojąc się, że złamie mu to tylko serce. W rozmowie z Chuckiem Will wyznaje, że nie planuje podjęcia nowej pracy oraz że zerwał ze Skylar. Zapytany, co chce robić do końca życia, Will odpowiada, że planuje na zawsze mieszkać w Bostonie, być sąsiadem Chuckiego i pracować z nim na budowie. Słysząc jego odpowiedź, Chucky chce być szczery z przyjacielem. Mówi Willowi, że boli go, gdy widzi, jak marnuje swoje życie, podczas gdy może osiągnąć więcej i być szczęśliwszym w swoim życiu. Chucky mówi, że ma tylko jedno życzenie. Każdego dnia, kiedy przychodzi odebrać Willa z domu, żałuje, że go tam zostaje. Chucky ma nadzieję, że Will porzuci swoje okropne życie i faktycznie zacznie robić coś, co miałoby mieć sens. Tymczasem profesor Gerald kłóci się z Seanem o to, że nie był w stanie przekonać Willa, by znalazł pracę i wykorzystał swoją inteligencję, by zrobić coś ważnego w swoim życiu. Sean twierdzi, że nie powinni spieszyć się z podjęciem przez Willa ważnych życiowych decyzji, kiedy sam nie jest pewien, co chce zrobić. Wyjaśnia, że Will boi się porzucenia, więc odpycha ludzi, zanim się za bardzo zbliży. Sean mówi, że powinni wspierać Willa we wszystkim, co chce robić,
a nie zmuszać go do znalezienia pracy, której mógłby znienawidzić, ale profesor Gerald się z tym nie zgadza. Ostrzega Shona, aby nie pozwalał Willowi myśleć, że to w porządku, że nie wykorzystuje swojej inteligencji i spędza życie jako porażka. Różnica poglądów między nimi powoduje gorącą kłótnię, a profesor Gerald zarzuca Seanowi zazdrość o jego sukcesy i osiągnięcia. Sean odpowiada, że nie jest porażką, ponieważ nigdy nie chciał być taki jak on. Właśnie wtedy wchodzi Will i słyszy ich rozmowę. Profesor Gerald wychodzi z pokoju, aby sesja terapeutyczna mogła się zacząć. Sean ma teczkę, w której ma zdjęcia ciała Willa, pełne siniaków od pobicia, które dostał od swojego przybranego ojca. Will pyta, czy widział już coś takiego. Sean następnie ujawnia, że jego ojciec był alkoholikiem i bił go oraz jego matkę, gdy był dzieckiem. Słysząc historię Seana, Will wspomina swojego przybranego ojca. Sean staje przed Willem i mówi mu, że to, co mu się przydarzyło, nie było jego winą. Will kiwa głową z aprobatą, ale Sean powtarza, że to nigdy nie była jego wina. Will odpowiada, że wie, że to nieprawda, ale Sean powtarza, że Will nigdy nie był winny tego, co mu się przydarzyło. Will płacze i odpycha Seana. Sean po raz kolejny mówi mu, że nadużycia, z którym miał do czynienia jako dziecko, nie były jego winą. Will w końcu ulega emocjom i przytula Seana. Płacze rozpaczliwie, trzymając Seana mocno w ramionach. W końcu jest gotowy porzucić swoją przeszłość i iść naprzód w swoim życiu. Mówi Seanowi, że zamierza przyjąć jedną z ofert, którą zaproponował profesor Gerald. Na tym kończy się jego ostatnia sesja terapeutyczna z Seanem. Will pyta, czy może pozostać z nim w kontakcie. Sean odpowiada, że zawsze będzie przy nim i mówi mu, aby robić to, co podpowiada serce. Will przytula Seana przed ostatecznym pożegnaniem. W prezencie na 21 urodziny Chucky, Billy i Morgan daje mu samochód. Samochód nie jest nowy, ale Will cieszy się z prezentu od jego najlepszych przyjaciół. Tymczasem profesor Gerald idzie do Seana i przeprasza za to, co mu powiedział. Dwóch przyjaciół godzi się, a Sean mówi, że wybiera się na wyprawę po świecie. Podczas gdy Sean pakuje swój bagaż, Will podjeżdża do jego domu i obserwuje, jak przygotowuje się do podróży. Zanim odjeżdża, Will podchodzi do drzwi wejściowych i umieszcza list w skrzynce Seana. W międzyczasie Chucky odbiera Willa z domu. Puka do drzwi, ale nikt nie odpowiada. Zagląda przez okno i widzi, że Willa nie ma w domu. Chucky uśmiecha się, gdy zdaje sobie sprawę, że Will w końcu zdecydował, co chce zrobić ze swoim życiem. Sean odbiera list zostawiony przez Willa. W liście Will pisze, że nie przyjmuje pracy i jedzie do Kalifornii na spotkanie ze Skylar. Sean uśmiecha się i wraca do swojego domu. Film kończy się, gdy widzimy Willa w drodze do Skylar. Dziękuję bardzo za oglądanie. Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami na temat filmu poniżej w sekcji komentarzy. Jeśli spodobał Wam się film, polubcie go i obejrzyjcie także niektóre z naszych innych materiałów.